Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Otwieram 10. sesję Rady Gminy Marcinowice w dniu 18 października 2018 roku. Witam serdecznie pana wójta, panią sekretarz, panią skarbnik. Witam panie, panie radny, państwa sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów i pana prezesa. Nad prawidłowością naszych obrad będzie czuwał pan radca prawny Mariusz Barczak. Paweł, zawsze byłem tych dwóch panów, tak, pana Mariusza Barczaka i oczywiście prawa Pawła, i nad prawidłowością naszych, a protokołować naszą dzisiejszą sesję będzie pani Anna Urbańska. Według listy obecności stwierdzam prawomocność dzisiejszej sesji. Na 15 radnych obecnych jest 12. Czy ktoś z państwa wnosi jakieś zmiany do porządku dziennego? Jeśli nie, to proponuję przegłosować. Kto jest za przyjęciem dziennego porządku obrad? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Porządek dzienny naszej sesji został przyjęty jednogłośnie. W takim razie przystępujemy do punktu numer 5. Przyjęcie protokołu numer 49/18 z 49. sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 września 2018 roku. Kto jest za przyjęciem tego protokołu? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Protokół został przyjęty. Punkt numer 6. Poproszę o sprawozdanie wójta gminy Marcinowice z działalności w okresie międzysesyjnym. Bardzo proszę. Witam państwa bardzo serdecznie. Wysoka Rado, szanowni sołtysi, zebrani goście, poproszeni goście. I sprawozdanie od 1 października do chwili obecnej z tego, co się działo w naszej gminie. Otóż najważniejsze sprawy inwestycyjne. Jesteśmy w trakcie realizacji programu dotyczącego siłowni zewnętrznych. Firma z opóźnieniem, bo był czas do końca października, jednak instaluje w tych 8 miejscowościach siłownie zewnętrzne. Przypominam, że następne miejscowości no, w przyszłym roku również będą realizowane z tego programu. W tej chwili jesteśmy po przetargach na 4 drogi, 2 drogi powodziowe i 2 drogi transportu rolnego. Termin ich wykonania jest do dróg transportu rolnego jest do końca listopada tego roku i dróg powodziowych do końca roku. Termin naglący rozstrzygnięto tylko, są zgłoszone oferty na 3 drogi, 1 droga. Jeszcze raz ogłaszamy przetarg, także czas nagli. Nie chcemy tych starań naszych o te pieniądze na drogi nasze zaprzepaścić, dlatego chcemy, żeby między innymi jedna z uchwał dzisiejszej sesji będzie dotyczyła właśnie tych zadań. Trwa remont również ze środków powodziowych mostu na Czarnej Wodzie w miejscowości Wirki. Tutaj, jeżeli chodzi o nasze bieżące działania 2 października, między innymi mieliśmy gościliśmy dzieci z mikroregionu Ladyńskiego. Łącznie ta wymiana nasza wspólna i z naszej strony wyjazdy do nich i z ich strony przyjazdy tutaj objęły z każdej strony po około 200 osób, więc jest to prawdziwa wymiana. To nie jest wymiana jakichś delegacji służbowych, pracowników, radnych, sołtysów, tylko faktycznych mieszkańców naszych miejscowości i radni oczywiście sołtysi też mają prawo jechać jako mieszkańcy naszej gminy i tak się dzieje, ale przede wszystkim to jest dla szerokiego ogółu mieszkańców.
i zapowiada się ta wymiana bardzo dobrze na przyszłość. Czesi są mocno zainteresowani i chętni do dalszej współpracy. Spotkałem się z nowym komendantem Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy, z panem Maciejem Nowakiem. Rozmawialiśmy, to jest pracownik, któremu te sprawy nie są obce. Jest wdrożony w te tematy, zna nasze środowisko strażackie, tutaj wszystkie nasze problemy. Także płynnie przeszliśmy do dalszej działalności. 3 października spotkaliśmy się tutaj z panią skarbnik, panią Joanną Kijańską, z firmą, która zajmuje się na naszej gminie odzyskiwaniem pieniędzy z VAT-u. Bardzo skuteczna firma i następne pieniążki w tym roku będą odzyskane. Także to już będzie kwota chyba przez około 500 000 zł. To piękne pieniądze, które trafią do nas z powrotem. Rzadka to okazja, żeby Urząd Skarbowy nam oddawał pieniądze. No, nam się to udaje i to będzie czynione w dalszym ciągu. 5 października odbyło się uroczyste spotkanie, posiedzenie Rady Gmin Powiatu Świdnickiego. Niektórzy z Państwa brali w tym udział. Wspaniała uroczystość z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Z tego tytułu mamy tutaj, nasza gmina wydała też takie znaczki okolicznościowe, które otrzymacie za chwilę, pod koniec sesji. 9 października spotkałem się z księdzem z Caritasu w sprawie już byłej szkoły Wira, Katolickiej Szkoły Podstawowej, w sprawie zdania budynku, tudzież sprawy finansowe dotyczące subwencji oświatowej, która wpłynęła do budżetu gminy i w tej chwili trwają rozmowy na temat możliwości przekazania subwencji dla 20 dzieci z naszej gminy, uczęszcza teraz do Katolickiej Szkoły Podstawowej w Świdnicy. I tam Caritas ubiega się o tą subwencję na te dzieci. I na dzień dzisiejszy nie mamy podstawy prawnej na przekazanie takich pieniędzy. Jeżeli taka podstawa prawna będzie, oczywiście te pieniądze zostaną przekazane. No nie możemy sobie po prostu jako gmina przerywać pieniędzy dowolnie na życzenie. To musi być podparte odpowiednimi przepisami prawa. Jeżeli takie przepisy, to oświadczam oficjalnie, jeżeli takie przepisy będą, na dzień dzisiejszy nie ma. Jeżeli będą, oczywiście ta kwota zostanie przelana. Niemniej jednak również warto oświadczyć, że tutaj w naszych szkołach gminnych, obydwu, są miejsca przygotowane dla tych dzieci i nie zmienia faktu, jeżeli chodzi o finansową stronę, czy te dzieci będą u nas, do naszych szkół uczęszczały, czy będą uczęszczały do szkół w Świdnicy finansowo, to nie zmienia kompletnie nic, bo szkoły są przygotowane na przyjęcie tych dzieci i edukację. Także tutaj jeszcze rozmowy są w trakcie. Spotkałem się również 10 października z panem nowym właścicielem kopalni w Wirach. Takie rozmowy wstępne o zamierzeniach, są plany rozwoju. Zobaczymy, jak to będzie przebiegało. Ja powiedziałem, co tutaj gmina ze swojej strony może oferować. Natomiast zapewnień różnych było wiele na temat różnych tutaj inwestycji, zamierzeń, także spokojnie czekamy na ofertę ze strony kopalni. 11 października uczestniczyłem w uroczystej inauguracji roku akademickiego w seminarium w Świdnicy, seminarium duchownym. I również odbył się po południu Dzień Edukacji Narodowej w publicznym przedszkolu w Marcinowicach, w sali. Tam po raz pierwszy uroczystość zorganizowana w tej sali. Zresztą ta sala przy projektowaniu budynku przedszkola właśnie była projektowana z myślą o takich uroczystościach. Myślę, że w przyszłości będzie więcej takich uroczystości. Tam sala spełnia zadanie swoje, jest wspaniała
klimatyzowana, jasna, oświetlona pięknie i promieniami słońca, również oświetleniem wewnętrznym, doskonała pod względem akustycznym, także ta sala powinna służyć gminie jeszcze we wspaniałych właśnie tego typu okazjach. 15 października w poniedziałek byliśmy tutaj wspólnie z pracownikami urzędu, z panią kierownik Ewą Fiedorłańską, fizycznie odebrać budynek po szkole podstawowej w Wirach. No i tutaj 16 października odbyła się uroczysta narada z sołtysami wsi gminy Marcinowice, w której podziękowałem za współpracę dotychczasową i dziękuję jeszcze tą drogą jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Gdyby były jakieś pytania, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Proszę o pytania do pana burmistrza. Jeśli nie ma, przystępujemy do dalszego punktu. Czy wpłynęły jakieś interpelacje? Dziękuję. Punkt numer 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwoju społeczno-gospodarczego i południowej w zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej Strategia Rozwoju Sudety 2030. Proszę o opinię komisji poszczególnej. Komisja rolnictwa opinia pozytywna. Komisja oświaty opinia pozytywna. Komisja budżetu również pozytywna. Dziękuję bardzo. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt numer 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Marcinowice. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? A opinię jeszcze poproszę. Komisja rewizyjna opinia pozytywna. Komisja rolnictwa również opinia pozytywna. Komisja oświata opinia pozytywna. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została podjęta. Punkt numer 10. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Marcinowice. Może poczekamy na panią skarbnik? To w takim razie naprzód zapytam poszczególne komisje, tak? O opinię. Komisja rolnictwa opinia pozytywna. Komisja rolnictwa opinia pozytywna. Komisja oświaty opinia pozytywna. Komisja budżetu również została pozytywna opinia. Dziękuję bardzo. Są jakieś może pytania do tej uchwały? To co państwo proponują? Przerwę. Dobrze, poczekamy na panią skarbnik. Można z wnioskiem formalnym o przerwę. Bardzo proszę, przerwa 5 minut. Dziękuję. W związku z tym, że pani skarbnik już jest razem z nami, poprosimy o wystąpienie i podjęcie, tak, i przedstawienie nam tej uchwały. Bardzo proszę. Projektu, który do państwa dodał, nie będę omawiać, zrobiliśmy to przed chwilką na komisji, przed sesją. Omówię autopoprawkę wójta w związku z koniecznością wypełnienia środków od strony dochodów i wydatków na zadania inwestycyjne. Konieczne też jest dostosowanie wieloletniej prognozy finansowej. Więc w związku z tym, że będziemy wprowadzać nowe dochody i zwiększać wydatki, wieloletnia prognoza finansowa w załączniku numer 1, czyli ten tak zwany WPF i objaśnienia ulegnie zmianie w pozycjach. Z tytułu dochodów bieżących kwota 148 217,94 grosze, co nam da ogółem kwotę dochodów 27 187 253
3 grosze i analogicznie taka sama kwota od strony wydatków, w tym wydatki to są tylko i wyłącznie majątkowe. W związku z tą zmianą od strony wydatków, wydatki ogółem będą wynosiły 27 388 553 grosze. I to jest wszystko, co chciałabym wprowadzić w formie autopoprawki do wieloletniej propozycji. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie, to opinia już otrzymałam opinię od poszczególnych komisji. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została przyjęta. Punkt numer 11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 roku. Bardzo proszę. Proszę o przyjęcie autopoprawki do projektu zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, który Państwo otrzymaliście i którą mówiliśmy też tak na szybciutko na komisji. Są to dwie sprawy. Pierwsza rzecz to jest wniosek sołectwa ze przybyt o zmianę w ramach funduszu sołeckiego. Jest to przesunięcie w ramach podatków bieżących między rozdziałami. To jest taka kosmetyczna zmiana, ale niezbędna dla funduszu sołeckiego, żeby mogło prawidłowo wykonać swoje wydatki i zrealizować fundusz do końca roku. Druga autopoprawka jest to zwiększenie kwoty na zadania inwestycyjne. Są to zadania powojowe i zadania dróg transportu rolnego. Konieczne jest w związku z tym zwiększenie dochodów i ponieważ konieczne jest zwiększenie wydatków, niezbędne zwiększenie dochodów ogółem na kwotę 148 217,94 grosze. Ta kwota zostaje wprowadzona jako zwrot VAT-u z wydatków inwestycyjnych, które były realizowane w latach 2009-2011. To jest zmiana w załączniku dochody, czyli jest to zwiększenie dochodów na plus. Po tej zmianie dochody mamy w takiej samej kwocie jak w wieloletniej prognozie finansowej 27 188 253,43 grosze. Ta sama kwota 148 217,94 zostaje zwiększona po stronie wydatków i rozdysponowana na zadania inwestycyjne. Droga transportu rolnego Marcinowice należy zwiększyć na plus o kwotę 36 422,49 groszy. Droga transportu Mysłaków o kwotę na plus 94 585,34 grosze oraz Strzelcach droga Pochodziowa na plus 17 210,08 groszy. Powyższe te zmiany tutaj proponowane w formie autopoprawką będą zwierciedlone w załączniku dochody, wydatki inwestycyjne, fundusz sołecki oraz uzasadnienie. Dziękuję. Proszę o pytania. Chciałem spytać Panią, co w przypadku, kiedy nie otrzymamy zwrotu VAT-u, znaczy w tym momencie, to kiedy potrzebujemy uzyskać te pieniążki, żeby wpłacić teraz do tych dróg na przetarg, tak? To znaczy my nie będziemy wpłacić, znaczy my będziemy płacić dopiero po zrealizowanym zadaniu. Droga transportu rolnego to jest listopad, a powodziowe to jest grudzień. Do końca grudnia powinniśmy już te pieniądze odzyskać z Urzędu Skarbowego, bo wniosek do zwrotu VAT-u złożyliśmy na początku października, a Urząd ma skarbowy na to 60 dni. W pierwszym etapie zwrotu. W momencie, gdyby nie dokonał zwrotu w ciągu tych 60 dni, mamy zaplanowaną tam następną ścieżkę, ponieważ no tak mamy sporządzoną umowę. Tak? Czyli gdybyśmy nie odzyskali tego VAT-u, to jaka ścieżka druga? Znaczy, wtedy będziemy się zastanawiać. Nie, to nie, że nie. Mamy zaplanowaną. To znaczy nie ścieżka druga na zasadzie, że inna opcja tych środków niż z VAT-u, tylko inna instancja. Inna instancja, czyli poziom urząd skarbowy jest pierwszym poziomem, uzyskaliśmy już 1/10 z tych zadań inwestycyjnych za 16 rok. To był zwrot 1/10. Także jesteśmy dobrej myśli, są wyroki pozytywne, dlatego też się tylko i wyłącznie na to zdecydowaliśmy, żeby ten wniosek o koreczkę tego VAT-u złożyć. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma, proszę o opinię poszczególnych komisji. Komisja Rolnictwa, opinia pozytywna. Komisja Rolnictwa, opinia pozytywna. Komisja Oświata, opinia pozytywna. Komisja Budżetu również, opinia pozytywna. Dziękuję. Głosujemy. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest za?
została podjęta. Punkt numer 12. Wolne wnioski i oświadczenia. Czy pan burmistrz w tym momencie wystąpi? Taka zgodna rada. W tym momencie, co wypadało, jest to w tej kadencji najprawdopodobniej, jak powiedziała pani przewodnicząca, ja się zgadzam, najprawdopodobniej ostatnia sesja nasza, ponieważ no, różne przypadki mogą się zdarzyć. Do 16 listopada sprawujemy mandaty, więc nie są wykluczone, ale wszystko wskazuje na to, że jest to nasza ostatnia sesja. Jest to moment, ja nie będę się silił na wielkie podsumowania, bo te podsumowania przy różnych okazjach już były. Chciałem tylko podziękować za pracę w czasie tej kadencji. Kadencja bardzo pracowita. Bardzo pracowita, bo aż 50 sesji. Uchwała dotycząca przyjęcia strategii rozwoju społeczno-gospodarczego była 300. uchwałą, którą przyjęliśmy w tej kadencji. Jest to również cyfra, która o czymś świadczy, bo 300 uchwał tutaj podjęliśmy, wnosiły na te obrady 299 uchwał, bo przypominam, jedna uchwała była wniesiona przez grupę radnych. Także jest to ogromny sukces. Tutaj pani prowadząca, pani Anna Urbańska, prowadząca biuro rady, mówi, że no nie było w historii tej gminy tak wielu uchwał, a uchwały, przypominam, dotyczą, to nie są uchwały, niektóre, nieliczne są uchwałami intencyjnymi, są to uchwały dotyczące działań konkretnych, działań gospodarczych, pociągnięć finansowych, inwestycyjnych. Także tutaj jest ogromna nasza rola, została spełniona. Trudno też nie powiedzieć i nie wspomnieć o tym, że zresztą jak we wszystkich radach, no może tutaj troszeczkę więcej było adrenaliny na tej sali, ale tak z perspektywy czasu też wiemy o tym, że odrobina adrenaliny nie zaszkodzi, czasem jest budująca. A wszystko jest super, jeżeli jest właśnie budująca. Mam nadzieję, że ta, która tutaj miała miejsce, również taka będzie. Ze swojej strony, w związku właśnie nieraz z tym nadmiarem wydzielania adrenaliny, mogły paść jakieś różne słowa z mojej strony. I tutaj chciałbym przeprosić, jeżeli kogoś uraziłem, bo nieraz, jak ja to nazywam, język zadziała szybciej niż mózg i później człowiek żałuje. Dlatego teraz ogólnie, jeżeli chodzi o wszystko, co tutaj się stało, to z mojej strony niedobrego, to ja przepraszam. I z drugiej strony, jeżeli ktoś w moim kierunku, oczywiście wszystko wybaczam, jeżeli tam jakieś były pod moim adresem różne rzeczy, to jak najbardziej. Jednak największą sztuką jest, zwłaszcza w naszej pracy, słuchać. To jest w ogóle fundament nauk, słuchać. Ja, zresztą myślę, że każdy z nas słucha nie jednym uchem, żeby zrobić wypadło, tylko słuchamy i prawym, i lewym uchem i to zapada. Więc ważna sprawa, jeżeli słuchamy, warto pamiętać. Także wybaczamy, pamiętamy. Jest to jakaś, jak powiedziałem tutaj na razie sołtysów, też lekcja życiowa. Uczymy się co do sytuacji, uczymy się, jest to nasza nauka, jeżeli chodzi o ludzi, również lekcja życiowa. I jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim za to, co tu wspólnie zrobiliśmy. Przygotowałem dla nas wszystkich. To jest takie dość limitowane wydanie leksykonu historii wsi powiatu świdnickiego, gdzie są wszystkie nasze miejscowości. Ich historia opisana przez naszego historyka świdnickiego Sobiesława Nowotnego. Tam pozwoliłem sobie na dedykację taką, to też będzie jeszcze jakąś sprawą historyczną i napisałem taką prawdę tam,
że jesteś częścią historii tej gminy. Do każdego z was to skierowałem, bo tak jest. I teraz tego nie cofniemy, nie wymarzymy. Jesteśmy częścią historii tej gminy. Będą o nas mówić, będą nas wspominać. Jak będą nas wspominać? No to pracowaliśmy na to 4 lata na ten wizerunek i tak nas będą wspominać. Jedno jest pewne. Wiele trwałych rzeczy po nas zostaje. Po nas zostaje herb, na który czekaliśmy 72 lat. Po nas zostaje wiele inwestycji. Po nas zostaje pierwsze gminne przedszkole. Wspaniała inwestycja do naszych dzieci. Wiele dróg wizerunkowo również i informacyjnie jesteśmy otwarci do ludzi. Nie wstydziliśmy się, nie baliśmy się obrad naszych sesji. Jest ona transmitowana. Na całym świecie możemy być oglądani i oceniani. Także za to wszystko wam bardzo serdecznie dziękuję. Nie będę imiennie tutaj kierował szczególnych podziękowań do kogokolwiek. Wszystkim na jednym poziomie bardzo dziękuję za współpracę i życzę wszystkim wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia i właściwej oceny podczas wyborów 21 października. I tutaj chciałbym poprosić panią przewodniczącą o wręczenie tych książek na pamiątkę. Tam naprawdę są bardzo ciekawe historie, nawet gigantyczne historyjki dotyczące wcześniejszych włodarzy tych ziem, ich miejscowości. Warto przeczytać, warto się zapoznać. Piękna historia. Thank you.
Ci sołtysy będący teraz w rodzinie pragnęli również sprawiedliwe rodzina sprawia do sołtysu też, że jest to przytoczyć właściwie
słowa, które Pan kiedyś użył na innym pięknym pożegnaniu. Pożegnajmy się tak. Może pożegnajmy się tak zwyczajnie, tak po ludzku. Dziękuję. A kolegom i koleżankom, którzy ponownie kandydują do Rady Gminy, życzę powodzenia i zdobycia mandatu radnego. Panie i panowie sołtysi, Wam również dziękuję za współpracę i dobre słowo. Dobre słowo, za cenne uwagi i podpowiedzi. Życzę Państwu dużo zdrowia, szczęścia, realizowania się w tym, co robicie dla mieszkańców. Wiele sukcesów w życiu prywatnym, osobistym i oczywiście dalszych sołeckich kadencji. Chciałabym jeszcze serdecznie podziękować Pani Ani Urbańskiej za wszelką pomoc i wspieranie w pracy samorządowej. Życzę Ci, Aniu, zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności, aby praca z nową radą była dla Ciebie prawdziwą przyjemnością i dawała Ci dużo satysfakcji. Dziękuję Ci bardzo za paluszki, za kawę i te wszystkie słodkości, które nas zawsze obdarowywałaś. Również podziękowania należą się Panu Radcy Prawnemu Pawłowi Barczakowi. Bardzo dziękujemy, że czuwał Pan zawsze nad prawidłowością naszych obrad. Szanowni Państwo,
Państwo, pamiętajmy tylko dobre chwile i te wydarzenia, które nas łączyły, a nie dzieliły. Przecież wszyscy mieliśmy jeden wspólny cel – rozwój naszej gminy i wszyscy podjęliśmy odpowiedzialność w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących gminy. Na koniec chciałabym podziękować wszystkim, a szczególnie tym, którzy w chwilach bardzo trudnych dla mnie osobiście okazali mi wielką pomoc i życzliwość oraz ludzką solidarność. Bardzo, bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Dziękując wszystkim, składam na ręce Pana Wójta ten skromny bukiet kwiatów. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję.